W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu i mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami i w drodze pisma nam wyjaśniał? W tej właśnie godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Oczy ich były niejako na uwięzi. Oczy na uwięzi. To jest sytuacja duchowa, którą miewamy, mamy. Sytuacja, która jest bardzo charakterystyczna, a wyraża się w tym, że jesteśmy z Jezusem. Jesteśmy blisko Niego. Jesteśmy w środowisku wiary, wśród ludzi wierzących. Co więcej, modlimy się, a oczy są na uwięzi. Ci dwaj, którzy opuszczali Jerozolimę i szli do Emaus, całą drogę, czy prawie całą drogę, rozmawiają z Jezusem. Czyli rozmowa z Jezusem jest modlitwa. Są w modlitwie, są w wyjaśnianiu, w dialogu z Bogiem, a oczy mają na uwięzi. Nam się to raczej tak wydaje, że jak już ktoś się modli, to już nie będzie miał oczu na uwięzi. Jak ktoś już jest blisko Jezusa, jak ma z Nim osobistą relację, a tacy są właśnie ci uczniowie, no to już oczy nie będą na uwięzi. To są właśnie osoby nawrócone już. Tymczasem ten fragment Pisma pokazuje, że tak nie jest. Można być blisko Jezusa, a mieć oczy na uwięzi. Co więcej jeszcze, ci dwaj mówią: czy nasze serce nie pałało, jak rozmawialiśmy z Jezusem? Czyli podczas tej modlitwy, podczas rozmowy, która może być tylko rozmową intelektualną, rozmowa z Jezusem, gdzie mówimy w taki sposób, opowiadamy o życiu, o historii, tak jak ci uczniowie, ale jest to na poziomie rozumu. Ale oni co więcej, jeszcze mieli doświadczenie bicia serca, pałającego serca.
A pomimo tego doświadczenia, że jesteśmy w rozmowie z Bogiem, na poziomie intelektu, jesteśmy na poziomie serca, że czujemy pałanie serca, to oczy były na uwięzi. Widzę, a nie rozpoznaję. Dzisiaj w zakrystii przed wyjściem tutaj mieliśmy taką intensywną rozmowę, bo Boguś nie wziął, nie wiem czy teraz słyszy, ale nie wziął aparatu słuchowego dzisiaj. I my rozmawiamy, on nie słyszy. Mówi, słyszę szmer, słyszę, że mówicie, ale nie rozpoznaję. Rysiu sprawdza, czy wziął okulary. Bo jak nie mam okularów, to znowu widzę, ale nie mogę przeczytać. Nie mogę zaśpiewać. Czyli mam, wszystko jest w porządku. Coś się dzieje i wiem, że się dzieje. Ale oczy na uwięzi. Uszy na uwięzi. I my znamy to doświadczenie tak biologicznie. A teraz w świecie duchowym jest dokładnie to samo. Przebywam przy Najświętszym Sakramencie, odmawiam różaniec, jestem na mszy świętej, a oczy na uwięzi. Nie dochodzi do spotkania, które jest spotkaniem całkowicie przemieniającym, uwalniającym od lęku. Spotkania, które sprawia, że wszystko staje się jasne. Dla tych dwóch uczniów, w momencie, kiedy oczy ich przestały być na uwięzi, rozpoznali Jezusa, to przestało być niebezpiecznie w nocy. Po prostu od razu wracają do Jerozolimy. Nie ma znaczenia odległość, nie ma znaczenia bezpieczeństwo, czy to, że jest noc. Nasze miejsce jest gdzie indziej. Są po poruszeniu rozpoznającym, oczy się uwolniły. I to jest to doświadczenie, którego bardzo potrzebujemy. Ono jest wyrazem łaski. To jest Pan przemówił. Bóg teraz otworzył mi coś i wszystko się zmieniło w okamgnieniu, nagle. Słyszę, widzę, rozumiem, jest jasne, odnoszę to do siebie. Wiem, co konkretnie Bóg ma mi do powiedzenia. Dochodzi to do mojego serca, bo On mówił wcześniej. I to były tylko słowa, słowa, słowa. Bez okularów. Widzę, nie przeczytam. Bez aparatu słuchowego. Słyszę, a nie rozumiem. I tak samo jest z czytaniem Pisma Świętego, z modlitwą, ale tak samo też jest z naszym życiem. Ci dwaj apostołowie, którzy idą, ci uczniowie idą z Jerozolimy, ich życie coś pokazało trudnego i nie łączą tego z tym, co Jezus mówi. I to są sytuacje, w których bywamy, w których jesteśmy. To, że przebywamy przy Panu Bogu i przebywamy dużo, nie oznacza, że nie popełniamy błędu. Również błędu duchowego, również błędu w rozumieniu czegoś. I to nie jest problem, bo Biblia o tym mówi. Jak rozpoznamy, oczy przestaną być na uwięzi, to wrócimy szybko do Jerozolimy. To nie jest problem. Ważne, żeby być przy Jezusie, żeby być przy Nim. Tam, gdzie pała serce, tam, gdzie, żeby mieć dobre serce. Bo przez co ci uczniowie zostali ocaleni? Przez to, że byli gościnni. Gościnność doprowadziła ich do tego, że otworzyły się im oczy. Jezus, który chce iść dalej, a oni mówią, zostań, bo ma się ku wieczorowi. Zostań z nami, robi się niebezpiecznie. To jest nieprzewidziane, ale dla Ciebie nasza gościnność, otwarte serce sprawiła, że poznali Go przy łamaniu chleba. Więc dobry człowiek, dobre serce, otwartość, którą mamy na drugiego, prędzej czy później, nawet jak czegoś nie rozumiemy, na ten moment doprowadzi nas do spotkania. I to jest cudowne. Zachowaj dobre serce, nawet jak czegoś nie rozumiesz. To są słowa do Ciebie, do mnie, do każdego z nas. Możemy mieć oczy na uwięzi. Możemy słabnąć w nadziei, w wierze, bać się czegoś. Trzymaj się Jezusa i proś o otwarcie oczu. Ale przychodzi taki moment trochę testu, zatrzymają Jezusa czy nie. I okazało się, że w tym byłem
nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem bez dachu nad głową, a przyjęliście mnie. Oni, nie wiedząc, że to Jezus, zatrzymali Go i otworzyły się im oczy.